Kino Bałtyk dla małych kinomanów ferie przygotował specjalne projekcje filmów, jednak oferta może przyciągnąć na salę całe rodziny. Jak wiadomo, dzieci oprócz słodyczy kochają także bajki. Doskonale wiedzą o tym w Kinie Bałtyk, gdzie z myślą o najmłodszych przygotowano ofertę specjalnie na ferie. Na ferie przede wszystkim musi być oferta dla najmłodszych widzów. W czwartek na godzinę 11 zapraszamy na poranek filmowy. Będzie to animacja Wilk na 100%. Na popołudniowe seanse jeszcze dziś i jutro zapraszamy na film Skarb Mikołajka. To jest kino familijne, więc nie tylko dla najmłodszych. Myślę, że wszyscy będą się dobrze bawić. I poranki będziemy mieli również w przyszłym tygodniu. We wtorek będzie to Kraina Smoków, a w czwartek również Wilk na 100%. Od piątku zapraszamy też na kolejny film familijny, Wiki i jej sekret, o dziewczynce, która otrzymała w prezencie szczeniem wilka. Myślę, że też bardzo, bardzo fajny film. Propozycji dla całej rodziny więc nie zabraknie. W czasie ferii dorośli także mogą liczyć na interesujące seanse filmowe. Przede wszystkim zapraszamy na Klub Konesera w czwartek na godzinę 17:30. Fantastyczny film z Joaquinem Phoenixem, Come On, Come On. Naprawdę polecam, oglądałam, jestem zachwycona. I zapraszamy również, myślę, że taki bardziej komercyjny film. Od piątku wyświetlimy film Uncharted. Coś w stylu Indiana Jonesa, więc przede wszystkim myślę, że dla młodszych widzów. Jest to ekranizacja gry komputerowej. Warto więc śledzić repertuar Kina Bałtyk, by znaleźć najbardziej odpowiadającą nam propozycję.